Dzień dobry, wieczór albo noc. Rzadko się witam, ale tutaj postanowiłem zrobić wyjątek. Głównie za sprawą dosyć częstego błędu, jaki ludzie popełniają w próbie zrozumienia głównego symbolu zła z Władcy Pierścieni. Znam, powiedzmy, trochę Harry'ego Pottera, wychowywałem się w sumie razem z nim i troszeczkę też znam się na twórczości Tolkiena, zatem postaram się bardzo krótko o tym wszystkim opowiedzieć, bo kilka razy już ten temat poruszałem w innych materiałach i domyślam się, że mogą tu zajrzeć fani zarówno Władcy z mojego kanału, jak i ci, którzy znają Harry'ego Pottera, zatem miłego słuchania mojej odpowiedzi na pytanie, czy naprawdę można porównać pierścień do Horcruxa. Na taki pierwszy rzut oka robią bardzo podobne rzeczy. No, nie ma co się dziwić, w końcu pani Rowling zwyczajnie zakusiła sobie ten pomysł i wiele innych z innych wielkich dzieł fantasy i połączyła to w swojej serii książek w bardzo udany sposób. Zatem szybka analiza, jak działa Horcrux, a jak działa Pierścień Władzy. Horcruxy to, jak nie pamiętacie, przedmioty wypełnione czarną magią, w których zawarta jest cząstka duszy osoby, która Horcruxa zrobiła. Żeby móc go stworzyć, osoba ta musiała kogoś zamordować, wtedy właśnie dusza była tak jakby rozdzielona na części i jedną z nich przy użyciu odpowiednich zaklęć zamykało się w przedmiocie albo w innej żywej istocie. Jedynym jego celem jest uniemożliwienie zabicia osoby, która te horcruxy robi. Skoro część duszy tego człowieka żyje, a jego oryginalne ciało jest zniszczone, to taki czarodziej albo samemu, albo za sprawą kogoś jest w stanie się ponownie zregenerować, jak to zrobił, wiadomo, Voldemort. Pierścień Saurona powstał jako przedmiot mający zmusić innych do poddania się woli Saurona. W procesie jego tworzenia przelał w ten pierścień swój gniew, chęć dominacji i nienawiść do dzieci Eru i Luwatara i przelał właśnie tam taką kroplę siebie, część swojej skondensowanej mocy i esencji, która umożliwiła mu osiągnąć coś niesamowitego. Mówienie, że zamknął tam część swojej duszy jest trochę błędne, ale czasami łatwiej tak komuś to wytłumaczyć, że po prostu mówimy, że jest tam część jego duszy. Był on takim bytem astralnym zwanym Majarem. I tak technicznie rzecz biorąc, nie było istoty zdolnej pokonać Majara, zniszczyć go, zabić. Ponieważ po zniszczeniu jego ciała, w cudzysłowie, a w rzeczywistości jego właśnie fizycznej manifestacji uzyskanej za pomocą mocy, to zostawał taki duch Ala, którego mógł zniszczyć już tylko sam stwórca Eru Iluvatar, chociaż też nigdy nie jest nam wprost wytłumaczone i jest to tylko i wyłącznie mój domysł. Skoro Iluvatar stworzył coś z niczego, to równie dobrze może obrócić to coś w nicość. Teraz, skoro w pierścieniu Saurona ma zamkniętą swoją moc, szczelnie jak w jakimś naczyniu, to po zniszczeniu jego fizycznej powłoki i odarciu go z tej mocy, miał tę przewagę, że gdzieś tam wśród ziemi znajdował się przedmiot z zamkniętym nawet 1% jego mocy, z którego on mógł bardzo powoli czerpać siłę, ale im bliżej ten przedmiot był Saurona, tym więcej mocy z tego bezdennego wiadra mógł czerpać, a jak już go nałożył na swój paluch, to mógł bardzo szybko regenerować siłę. Raptem 100 lat po zniszczeniu Numenoru i jego fizycznej powłoki, co doprowadziło do tego, że nie mógł już ukazywać się jako taka piękna istota, i po raptem tych 100 latach miał dosyć mocy, by rzucić prawie całe Śródziemie znowu na kolana. A to tylko dlatego, że przed udaniem się na wyspę Numenor zostawił w Barad-dûr pierścień, do którego później powrócił i mógł z niego właśnie tą moc czerpać. Zatem takie podobieństwa widać, co nie? No, tylko że to podobieństwo jest tak jakby częścią, w cudzysłowie, duszy Saurona, jest to trochę efekt taki uboczny pierścienia. Jego głównym celem było wpływanie na posiadaczy innych pierścieni. Sauron mógł po prostu zdalnie sterować sobie na dowolną odległość osobami, które te pierścienie władzy miały, ale oczywiście nie od razu. Tłumaczyłem to już również w kilku materiałach, jak dokładnie powstały Nazgule, czyli te upiory pierścienia. Przez kilka setek lat różni władcy różnych ludów powoli zatracali się w szaleństwie, odkrywali co dokładnie mogą uczynić dzięki potędze, jaką zapewniały im pierścienie władzy i to jak zwiększają ich ogólnie możliwości. Wyobraźcie sobie, że wszystkie 19 pierścieni przemieniło ludzi, krasnoludy i nawet elfy w takie Nazgule. Sauron robił wtedy co by tylko chciał, bo miał pierścień zdolny dominować wszystkich o słabszej woli. Mógł czytać ich myśli, zmieniać je, wykrzywiać, wydłużać życie, czy raczej zatrzymywać czas dla osoby, która nosiła ten pierścień. Oraz oczywiście roztaczał on taką złowrogą aurę, wzmacniał umiejętności już nabyte, no i jak ktoś był zły, to był jeszcze bardziej zły. Ale jak ktoś był dobry, to w imię dobra chciał czynić właśnie to dobro, ale przez pierścień w rzeczywistości czynił zło. Jak ktoś już umiał czarować, to teraz jego czary miały większy efekt. Nie może na takiej zasadzie, że nagle z takiego zwykłego obdarciucha czarodzieja, co raptem kilka zaklęć umiał sklecić, będzie wielkim arcymagiem,
tylko po prostu to jego słabe zaklęcie wcześniej nagle nabiera mocy i jest bardzo silne, ma taki większy efekt. Do tego wszystkiego doliczyć trzeba oczywiście to, że skoro pierścień to część Saurona, to ktoś, kto odpowiednio umiałby wykorzystać to wszystko, mógłby przejąć część tych umiejętności Saurona, jak zgaduję. A taki Horcrux no, dawał tylko możliwość tego, że po prostu nie umrzemy, dopóki wszystkie Horcruxy nie będą zniszczone. A sam pierścień był po prostu takim punktem zaczepu dla Saurona. Nie mogli się go pozbyć ze Śródziemia, dopóki nie pozbyli się pierścienia. I to samo zrobił pan Saurona, Morgoth, z całą Ardą. Zmienił ją w taki po prostu swój pierścień. Dlatego wedle legend nastanie Dagorath, gdzie Arda zostanie zniszczona, by móc pokonać Morgotha. Bo co z tego, że wyrzucili go gdzieś w kosmiczne odmęty, skoro on może sobie po prostu wrócić po zregenerowaniu sił, a po zniszczeniu Ardy właśnie będzie słaby i będzie można go już pokonać i nie będzie miał jak wrócić. No i wtedy właśnie Arda będzie tak ponownie ukształtowana bez skażenia już tym całym złem. A więc zestawiając te dwa pomysły obok siebie. Horcrux, żeby powstać, ktoś musiał popełnić morderstwo. Czasami mogło się to nawet stać przypadkiem i jego głównym celem jest w sumie zapewnienie takiej nieśmiertelności. Pierścień Saurona nie służył mu po to, żeby być nieśmiertelny, bo Sauron sam w sobie już był czymś a la półboga, anioła. Właśnie taki astralny byt. On tak jakby śmiertelny nie był w takim pojmowaniu, jak my to rozumiemy. No chyba wiecie, o co mi chodzi. Istniał jeszcze przed powstaniem świata jako takiego, no i ten pierścień zrobił głównie w celu dominacji i kontroli słabszych. Jeżeli zniszczymy Horcrux, to osoba odczuje to, ale będziemy musieli się zająć jeszcze no, tą osobą. A ten jedyny pierścień nie powoduje, że Sauron nagle robi się bardzo podatny na ataki. Może gdyby miał tyle mocy, jak podczas pierwszej ery, to mógłby przetrwać stratę pierścienia, ale po zniszczeniu jego punktu poboru mocy, że tak to nazwę, jego fizyczna forma, jaką przyjął, rozpada się i Sauron jako nieszkodliwy duch będzie błąkał się bez jakiegokolwiek celu, popychany przez wiatr, bo utracił całą swoją siłę i sam nie jest w stanie ponownie odzyskać tej mocy. No a Horcruxów mogło być wiele, a pierścień był tylko i wyłącznie jeden. Zatem na pierwszy rzut oka widać, że pomysły wydają się bardzo podobne. Jednak Horcrux i pierścień są czymś kompletnie innym. I bezpośrednie mówienie o pierścieniu Saurona jako o Horcruxie jest po prostu błędne. I tak, nie ma to jak taki głupkowaty nerd talk, nie mający w sumie w ogóle celu. Ale proszę, pewnie kogoś nurtowało to pytanie i oto jak mi się wydaje jest najlepsza na nie odpowiedź. Zatem dziękuję za wysłuchanie i kto wie, może kiedyś przyjrzę się temu głupkowatemu porównaniu Gandalf kontra Dumbledore, co jak dla mnie nie ma sensu, ale to przyszłość. Do usłyszenia zatem wkrótce.